oddam Tobie chwałę i nic już nie zamknie mi ust. Żaden mur i żadna ściana, największa nawet kama, już nie, nie zatrzyma mnie już. Będę tańczył przed Twoim tronem i oddam Tobie chwałę i nic już nie zamknie mi ust. Żaden mur i żadna ściana, największa nawet kama, już nie, nie zatrzyma mnie już. Największa nawet dama, już nie, nie zatrzyma mnie już. Będę tańczył przed Twoim tronem i oddam Tobie chwałę i nic już nie zamknie mi ust. Żaden mur i żadna ściana, największa nawet dama, już nie, nie zatrzyma mnie już. Będę tańczył przed Twoim tronem i oddam Tobie chwałę. Żaden mur i żadna ściana, największa nawet kama, już nie, nie zatrzyma mnie już. Będę tańczył przed Twoim tronem i oddam Tobie chwałę i nic już nie zamknie mi ust. Żaden mur i żadna ściana, największa nawet kama, już nie, nie zatrzyma mnie już. Hej! Thank you.
Błogosławcie Pana, wielu wyziemi, chwalcie Go i wysławiajcie na wieki.
Te słowa cisną się na nasze usta, kiedy przeżywamy tę podniosłą uroczystość nawiedzenia ikony Brzemienienia Bolskiego w tej naszej skromnej kaplicy. Bądź pozdrowiony, Jezu, w tajemnicy Brzemienienia. Bądź uwielbiony, Jezu, we wspaniałości pełni Twojego bóstwa. Odsłoń przed nami swoje oblicze. Witamy Cię gorącością naszych serc. Witamy Cię tak, jak apostołowie na górze Przemienienia. Witamy Cię na tej górze Przemienienia i pragniemy, aby od dziś ta nasza góra została górą Przemienienia. Panie apostołowie, kiedy zobaczyli Cię przemienionego w pełni bóstwa, zawołali: Panie, dobrze nam tu być. I my pragniemy wołać: dobrze nam tu być. Przemień, Panie, naszą wiarę, abyśmy jeszcze bardziej zachwycili się Tobą. Przemień nasze życie, aby jeszcze bardziej było Tobie oddane. Obraz Twój, Panie, słynie hektar, od stron nizinnych, od górskich hal. Wszyscy do Ciebie tutaj spieszymy, o przemienienie Ciebie prosi. Panie, wysyłaj próśb ludu swego, otwórz nam zdroje łask serca swego. Odwróć nieszczęścia, przemień niedole, pociesz, poratuj, nawet spadole. Oto jest dzień, oto jest dzień. Odczytamy tutaj w ostatnią niedzielę dla
święty był. Niech tak już od dzisiaj będzie. Najbardziej jednak cieszę się z młodzieży, z tych wszystkich młodych ludzi, którzy współtworzą to zdarzenie i jego bezpośredni współwykonawcy, a także uczestnicy. Bez nas nie byłoby nadziei na lepszą ojczyznę. Także tą naszą, mniejszą, dziękuję wam. I w końcu trzeba powiedzieć, to wielka radość, że to, co ma się spełnić na lednicy uświęconej błogosławieństwem naszego papieża, tak naprawdę zaczyna się u nas. Mam nadzieję, że to początek czegoś ważnego dla tego miejsca, dla tej świętej góry, dla parafii, dla całej gminy. Dziękuję. Panie Jezu Chryste, króluj nam zawsze, teraz i na wieki. Tobie chwała i cześć, o Królu Twarte Świata. Mimy Ci wszystko, co dobre. Skoro dzisiaj tutaj do nas przychodzisz, my się prowadzimy wyszczercie wszystkiego, co nas rozdziela, sprawa, byśmy z godnością oglądali Twoje oblicze, to jest ono dzisiaj naszą największą radością. Panie Jezu, my dzisiaj tutaj stajemy przed Tobą, naszym Królem i najlepszym przyjacielem. Wierzymy, że z miłością oglądasz tej chwili na nas. Niech będzie chwała Panu naszemu, Przenajświętszy Ojcze nasz, co dla wszystkich Twoich dzieci dobro, moc i szczęście masz. Spraw, abyśmy korzystali z dar udzielonych nam, byśmy grzecznie uzyskali wstęp do Twych niebieskich prac. Udziel pracy wytrwałości, łaska Pani wzmacnia nas, byśmy mężnie ku wieczności szli z weselem, a nie z nas. Króluj nad nami, władaj sercami, niech wszędzie pomyśli świat i ufności. Niech będzie chwała Panu naszemu. Tyś tak dobry, miłosierny, Ty tak kochasz serca nasze, my Ci chcemy być wierni i na zawsze kochać chcemy. Ty dziś w imię Pańskie przebywasz, dlatego szczęśliwi i ufni Tobie witamy Cię w imieniu parafian Szynwałów. Dwóch parafian wymkórnych, Zwiernika i Zalazowej naszego Kościółka, Matki Bożej Dobrej Rady, naszej Matki Bożej Podobne i wszystkich tutaj zgromadzonych. Z najmilszą Matką Twoją, Najświętszą Maryją Panną, Panią królującą na naszym wzgórzu, witamy Cię bardzo serdecznie w ikonie Chrystusa Przemienionego. Twoimi sługami jesteśmy, o Panie, Tobie tylko służyć pragniemy. Przyjmij, Panie, nasze modlitwy o wiarę, które Ci składamy, my, rodzice i wychowamy. Młodzież, Panie Jezu, ofiarujemy Ci nasze gorące serca, pełne wiary, nadziei i miłości. Niech Twoje oblicze na zawsze zostanie w nas i przemawia do nas, szczególnie w trudnych chwilach naszego życia. Witamy Cię, zostań z nami. Jesteśmy z Tobą. Lecz ja Cię wołam, pozwólcie dziadku przyjść do mnie. Z radością i miłością przygarniesz wszystkie dzieci. Jesteśmy z Tobą, Panie Jezu. Patrzysz na nas, niech Twoje cudowne oblicze przemienia nas w Ciebie. Pozwól nam trwać przy Tobie i prowadź na swoją drogę, byśmy nigdy nie zbudzili. Cię, Panie Jezu, dziękujemy Ci, o Panie, że z nami Ty jesteś na tej świętej górze. Bądź z nami zawsze, teraz i na wieki. Panie, dobrze nam być z Tobą. Oh,
składamy Ci pokorne uwielbienie. O Jezu, Tyś wstąpił z nieba i dajesz życie światu. Tyś się poświęcił na krzyżu krwawym obietą zbawienia. Ojcu Przedwiecznemu, dla zbawienia ludzkości, a teraz, co dzień, ofiarujesz się w naszych ołtarzach przed lęcem Twoich kapłanów, by we wszystkich sercach nastało królestwo prawdy i życia, światłości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. O Królu pełen chwały, przyjdź królestwo Twoje. Panuj ze swego tronu łaski w sercach dzieci, by zachowały niewinność przy chrzcie otrzymaną nieskalaną imię. Panuj w sercach młodzieży, by wzrastała zdrowo i czysto, słuchając głosu tych, którzy Ciebie zastępują w rodzinie i kościele. Panuj nad domowym ogniskiem, aby rodzice żyli zgodnie i przestrzegali swego świętego prawa. O Jezu przemieniony, przemieniaj nas w siebie. Panuj o Królu królujących i władco rządzących nad naszym zakątkiem, naszą parafią, naszą ojczyzną, narodami ziemi, aby przez ław zgodę czuli dzieci jednego Ojca i by zaopatrzeni w Twoje oblicze żywili myśli pokoju, a nie zmęczenia. Cudowny Jezu Chryste, spraw, by wszyscy służyli Ci ochotą. Niech Twoje święte oblicze będzie źródłem miłości dla każdego serca naszego. Słabym niech będzie podporą, cierpiącym pociechą, umierającym posiłkiem zbawienia, a wszystkim zadatkiem przyszłej chwały. O Jezu, Tyś naszym Królem, godzien wszelkiej chwały i Tobie dziś oddajemy hołd i cześć. Jezus jest tu.
Maria, albo sławem i życiem Cię znieważamy. Jezu mój Jezu, dziś do Ciebie mówić chcę, Ty mi dajesz swojego ducha, uwielbiam Cię. Wielbimy Ciebie i koniec pełnego obrazu. Przepatrzysz na nas tym dobrowitym zdrowiem. Jezu mój Jezu, dziś do Ciebie mówić chcę, Ty mi dajesz swojego ducha, uwielbiam Cię. Wielbimy Ciebie, Panie Jezu, utajony w Najświętszym Sakramencie i wołamy Święty, 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 Pan Wszechwszechny. Jezu mój Jezu, dziś do Ciebie mówić chcę, Ty mi dajesz swojego ducha, uwielbiam Cię. Uwielbiamy Twoje oblicze, Chryste Przenajświętszy, które niech będzie dla nas źródłem żywej wiary, ufnej nadziei i pragnej miłości. Jezu mój Jezu, dziś do Ciebie mówić chcę, Ty mi dajesz swojego ducha, uwielbiam Cię. Chwalę Ciebie, Panie, chwalę Ciebie, Panie, i uwielbiam, i uwielbiam, wznoszę w górę swoje ręce, uwielbiając imię Twe, bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynić dziś, nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt, bo przyjmij, o Jezu, najgorętsze dzięki za wszystkie łaski Twoje, a szczególnie za ten nieoceniony dar Twojej miłości. Za to, że wybrałeś nasz zakątek na spotkanie się z nami, będziemy powtarzać, dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Za to, że jesteś z nami, ikonie Chrystusa przemienionego. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Za Twoich wiernych sług, którzy rozsławiają Twoje oblicze w ikonie Chrystusa przemienionego. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Za duszpasterzy, którzy prowadzą nas do Ciebie, Chryste, i siostry zakonne, które są zawsze przy Tobie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Za to, że tyle dusz karmisz i uświęcasz ciałem i krwią swoją. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Za to, żeś nas powołał do życia w Kościele Świętym i pozwalasz zasiadać do uczty niebieskiej. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Za to, że wysłuchujesz naszych próśb i wspierasz w udrękach życia codziennego. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Za to, że nas pocieszasz w smutku i cierpieniu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Za to, że dałeś nam Twoją Matkę za przewodniczkę życia i orędowniczkę łask. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Za to, że przemawiasz do nas przez Ducha Świętego i wskazujesz drogę życia. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Za te dnia niezliczonych łask, którymi nas obdarzasz. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Za dar Ojca Świętego i Jego 25 lat pontyfikatu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Za to, że jest nam dane przeżywać, kontemplować i cieszyć się Tobą w ikonie Chrystusa przemienionego. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Panie mój, cóż Ci oddać Bogę za bestia wielkiczonych łask? Każdy dzień zbawić będę.
nasze. Przepraszamy Cię, Jezu Chryste. Za wszelką niewdzięczność okazywałem Ci przez ludzi, których nieskończenie miłowałeś. Przepraszamy Cię, Jezu Chryste. O Jezu, boski Odkupicielu, bądź nam miłości, nam i całemu światu. Kiedy gwiazdą spokojną cicho noc spogląda na niebo pełne gwiazd, wtedy myślę, czy życie to ma sens, i wołam do Ciebie, Ojcze nasz. Abyśmy zostali na zawsze wierni i oddani Tobie. Wspieraj
Tobie, o Chryste przemieniony. Oddajemy siebie samych i wszystko, co posiadamy, jako Tyś oddał nam siebie samego. Ofiarujemy Ci rozum, by Cię coraz doskonalej poznawać. Ofiarujemy Ci serce, by Cię gorliwiej miłowało. Ofiarujemy Ci wolę, by Twojej woli coraz więcej słuchała. Ofiarujemy Ci całe nasze życie, by płonęło na Twoją chwałę, jak ta lampka przed ołtarzem. Ofiarujemy Ci całą wieczność, by w niej czcić Cię i miłować bez końca. Przygotuję Ci serce, o Chryste, przygotuję Ci serce niewinne, takie jasne, radosne i czyste. Przygotuję Ci serce, o Chryste, przygotuję Ci serce ofiarne, przez odrzucę, co kusi i bawi. Przygotuję nadzieją i wiarą, przygotuję Ci serce. Oh.
rozprawiać o tym, co im powiedział.
Czy wreszcie indywidualna modlitwa to nie tylko krótka chwila na zatrzymanie, komentarz czy puentę, to zaproszenie, aby wraz z Jezusem przeżyć czas oddalenia, nabrać dystansu do codziennych spraw, wyłączy się z codziennego zabiegania, zostawić przyzwyczajenia, zachwiać naszą małą stabilność, zmienić rytm życia. Niech ten piękny wieczór pomoże nam wejść osobno na górę wysoką, a potem wrócić i rozmawiać jak uczniowie o tajemnicy, którą widzieli, a jeszcze nie rozumieli. Tajemnicę o zmartwychwstaniu i mistrza. Panie, Twój tron znosi się na wszystkie ziemie świata.
cechą przeważającą jednak nie był i nie jest konieczny wysiłek, trud, lecz coraz większa chwała, która staje się naszą własną, jeżeli pozwolimy Panu Bogu zmienić to nasze życie. W tym upodobaniu do Bożej chwały przed oczyszczeniem bizantyjski mistyk święty Grzegorz Palamas dostrzegał Boże energię w działaniu, dostrzegał Jego obecność. Jest wierność stała.
Przyjdź, Duchu Święty.
zabor, wybiera spośród apostołów trzech najbliższych sobie, Piotra, Jakuba i Jana, i udaje się z nimi na górę wysoką, odciągając ich niejako od rzeczy niskich i doczesnych, a pociągając za sobą do owych wyższych, wolnych i niebieskich. Tak i nam trzeba, prosząc o rzeczy doczesne, potrzebne do życia, znosić serca do tego wyższego i ważniejszego. To jest do tego, co potrzebne, zwłaszcza dla dobra, dla dusz naszych. Według słów Jezusowych, szukajcie naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a reszta będzie wam przydana. Dlatego w każdej prośbie naszej mają się zawierać owe słowa pacierza. Bądź wola Twoja, ażeby na tym, o co prosimy, nie ucierpiało dobro duszy. Istotnie, wolno nam prosić o rzeczy potrzebne do życia, ale trzeba pozostawić Bogu, czy nam daje takie postaci, o jaką prosimy. Gdyż On jako Ojciec nasz lepiej wie, czy to będzie z pożytkiem i prawdziwym dobrym dla nas. Taka prośba to najlepsze przygotowanie do otrzymania łaski i przemiany tego, co nas trafi. Może właśnie jest dopuszczenia Bożego dla dobra duszy naszej, a następnie doczesnego naszego życia. O Jezu, w przemienieniu Twoim bądź nam zbawieniem i pomocą naszą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie rusz nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Miłymi zaś Bogu stajemy się przez przemienienie się naszych dzieci
Boże, co ma miejsce w sakramencie chrztu czy pokuty, a najbardziej, gdy łączymy się z samym Jezusem w Komunii Świętej. W ten czas ma upodobanie w nas On sam, jak to powiedział przez wnęką swoją. Ja jestem w Ojcu moim, a w wnęku. Ja w was. A jeśli On, Bóg jest w nas, czy może tak cudownie przemieniony dla nas, nas przemieniony Jego łaską w Niego, nie wysłuchać? Wysłucha na pewno. Da to, co będzie uważał za dobre dla nas, a przede wszystkim dla duszy naszej, naszego uświęcenia i zbawienia. Błagajmy więc w tym Duchu Boskiego naszego Zbawcę w Jego przemienieniu, aby spełniło się to, co przyszedł. Do tej pory o nic nie prosiliście, w imię moje proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. O Jezu nasz, spraw to, aby po wysłuchaniu prośby naszej nasza radość była pełna. Kochajmy Pana, jednego ojca i uzdrawia cudownie
Jego chorego Syna. Tak owoce przemienienia Pańskiego i naszego ku Niemu nabożeństwa są one pociechy Boże, złączone z bojaźnią Bożą, z których ma wypływać milcząca pokora, by zbliżył się cud zmiłowania Bożego przez wysłuchanie prośby, zanoszonej nawet w sprawach i potrzebach doczesnych. I my, przemienieni łaską Bożą w dzieci Boże, możemy cieszyć się owym zadowoleniem wewnętrznym i duchowym szczęściem. Ale nie wolno nam zapominać, że to sprawia nam w nas Bóg, a my, jako że z siebie nic nie potrafimy, nie możemy sobie niczego przypisywać. Ale w bojaźni Bożej i najgłębszej pokorze oczekiwać zmiłowania Bożego, aż przyjdzie. A przyjdzie, choćby cudownie, a my, kiedy będzie trzeba, będziemy opowiadać cuda Boże, które uczynił w nas, czy dla nas, przemieniony Jezus. Tylko trzeba wierzyć, ufać i prosić, zwłaszcza za przyczyną Najświętszej Matki Jezusowej i naszej, a trwając w przemienieniu duchowym do końca, doczekamy się i przemienienia na dobre naszych potrzeb doczesnych i wiecznego przemienienia w niebie. Być bliżej Ciebie chcę. Stać się dziećmi Bożymi.